Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we środę 16 stycznia. Słuchajcie, mamy zimę. Wczoraj atak zimy. Opady śniegu, zawieje. Drogi nieciekawe. No i dzisiaj dzionek, tak jak wam wcześniej mówiłem, wyjazd na szkolenie był zaplanowany o godzinie 15 z majsterkiem. O godzinie 15 wróciliśmy z majsterkiem. O kurczę, muszę coś tu popukać. Ze szkolenia. Szkolenie organizowane przez ODR w Człuchowie. Kilka tematów zostało poruszonych. No ale nie będę was zanudzał. Chyba, że będziecie pisać w komentarzach, żebym coś powiedział, co tam było. To będę mógł się w tej kwestii wypowiedzieć. W każdym razie byliśmy o godzinie 8 trzeba było wyjechać, o 9 się zaczynało szkolenie. 40 km, droga kiepska. Słuchajcie, trzeba było jechać prędzej, żeby na czas być. I dopiero co wróciliśmy. Także na warsztacie dziś prac nie będzie, bo to już jest za późno. Tutaj trochę rzeczy koło domu muszę zrobić. Pierwsze co to kamelia dostanie jeść. Ładnie, usiądź kamelia. Usiądź. Siad. Tak, ładnie, proszę. Proszę, zajadaj. Nakarmić przychówek. Teraz dostaną króliki. Tylko najpierw muszę sobie naszykować ziemniaki, odpalić ogień i kociołek ziemniaków uparować. Śnieg skrzypi pod nogami, słychać chyba jak chodzę. Zaraz podejdziemy do termometru, zobaczymy jakie tam dzisiaj wartości wskazuje. Rano było chyba minus 9 jak ruszaliśmy, także dosyć solidny mróz. A teraz jest na termometrze 1 stopień. No i wilgotność, zobaczcie, powietrze dosyć suche, bo 54% wilgotność powietrza i temperatura minus 1. Rano było minus 9, nie wiem, wcześniej o 6 ile było, czy było więcej. Był dwucyfrowy mróz, czy go nie było, tego nie wiem. Tak, także po szkoleniu też spotkałem się na szkoleniu z rolnikami. Rozmawialiśmy odnośnie tego protestu. Także tam kolegom przekazałem. Teraz tutaj jeszcze muszę sprawę rozdmuchać, nagłośnić, żeby się szykowali chłopacy na 24 na strajk. Czyli to nie będzie strajk, będzie to protest. Tutaj na naszym regionie, w naszym powiecie organizowany będzie to protest 24 stycznia. Będzie to przy drodze 22, wyjazd Szuchowa, kierunek Chojnic. Tam będziemy mieli zbiórkę. Także jakąś relację postaram się zrobić. Zobaczymy, ilu będzie rolników na tym proteście, jak się będą angażować. Czy po prostu skończy się na tym, że pojedzie 5 osób i tyle w temacie będzie. Dobra, ja teraz sobie tutaj muszę drewno przyszykować, rozpalam i nasypać muszę ziemniaków. Co tam, majster, było na tym, na szkoleniu? Zadowolony jesteś? Mhm. Tematyka ci odpowiadała? No. Wody polskie? Druga. Druga tematyka. Rzecz, opowiedz trochę. Druga rzecz była o zdrowej glebie.
Jak zwiększyć zawartość próchnicy w glebie? Jak nie wydawać na darmo pieniędzy? Patrz, końcówka do karsera. Ty zawsze jak nagrywamy, to ty coś bierzesz do ręki. A jej szukałeś, nie? Jej szukałem. No, się nagrało wszystko teraz. Schowaj. No. Tak, średnia zawartość węgla w polskich glebach 1,8%. 1,8. A ogólnie 2,6%. Jak ogólnie? W całym kraju. A u nas na Pomorskim 1,8. Nie, średnia w kraju. To czekaj, średnia. Tu ci spadło na to niebieskie. Średnia w kraju. Gdzie? No tutaj ty masz rękę. Tu? No. A. Średnia w kraju 2,6, a Pomorskie 1,8. Tak było? Tak. No ja mówiłem, że 1%. A ty powiedziałeś, że poniżej 1. No, a są przypadki, tak. Dlatego wychodzi 1,8, bo są mi powyżej i są mi poniżej 1. Robił Zbyszek, to miał tam. No to ja mam też próchnicę. Robiłeś? No. To ile masz u ciebie? On musiał przynieść kwity. O. Może pójdę. Powiedzieli ile słomy. Ile słoma wprowadza materii organicznej? Zboże zabiera 500 kg materii organicznej, tak? Tak. I zboże oddaje przy plonie 5 ton z hektara, tak, jak 4 tony słomy, to... 3,5 tony słomy to tak da, bo słoma ma 180. Nie, no mój, no, on przejdzie tak, że 3 tony słomy to jest 5400. 5400 co, plonu? Czy nie, co? Tej materii, kilogramów, no, bo tona słomy 180 kilo. Bo 500 kilo zabiera. Ale z jednej tony słomy wraca do gleby 180 kilo. Z jednej tony, no. No. I z 5 ton to masz tak 3 tony, gdzieś około 3 ton może być słomy, taki 5-6 ton. No i on policzył w ten sposób, że to wychodzi na zero. Jak się, no na zero. No jak bo... słomy się potnie i w polu zostawi. No, no ale trzeba potraktować ją. Ziemniak zabiera 1250 kg. No, materii organicznej. Kukurydza. Jeszcze więcej, nie? Nie, właśnie, że mniej. 1140. Najgorzej wyjaławia, słuchajcie, ziemię, ziemniak. No. Ziemniaki. Jak się nic nie da, no bo jak się uprawia i się daje i ten, no to... No, jak ziemniaki są na oborniku, jak dasz jesienią 40 ton obornika i uprawiasz ziemniaki, no to tam zostanie to. Bo z obornika z 10 ton jest... Ile? 500 czy 700? 500 chyba. 500, nie? No, 10 ton to... 10 ton to jest... No. Równowartość tego, co zboże zabierze. Tak. I czy nieważne, czy to jest świński, czy krowy. No, to już nie ma znaczenia. To jest porównywalne tam, wszystko. Tak, bydlęcy tam. Owczy ma najwięcej składników, bo ja patrzałem. No to ale... belce tam? Czy no, gdzie? No, a azotu nawet świński ma więcej jak od krów, nie? Tam był świński, krowi, ogólnie tam było koński, obornik i od owiec. No. Od owiec ma najwięcej. Mama najwięcej worek składników. Rozerwała uwagę. Od paszy. Także... zmianowanie jest ważne, to wszyscy o tym wiemy, a i tak sieją niektórzy zboże po zbożu przez 4 lata. A później się dziwić. No, się co robi? Zboże się wykarmi na wierzchniej warstwie do 20 centów, bo zboże jest ten. No to jest prawda, że po prostu zboże jak ma składniki pokarmowe płytko, to się nie korzeni. Jest leniwy. A system korzeniowy jest, roślina jest na tyle inteligentna, że nie będzie pracować. Jak ma składniki blisko siebie, to korzenie się rozrastają po bokach, odbierają składniki pokarmowe, a nie idą w łąb. Dlatego, co powiedział, że jesień jak jest susza, jest bardzo dobrze. Bo później jak przyjdzie mokra wiosna, to i tak ten system korzeniowy jest głęboki. Jak jest odwrotnie, to jak przyjdzie susza wiosną, to uschnie. Tak, jak jest sucha jesień, to te zboże może nierówne wschody, słabo wschodzi, ale... Z wiosny ma lepszy wigor. Ale system korzeniowy ma więc bardziej rozbudowany, bo w poszukiwaniu wody idzie korzeń głębiej i później wiosną susza, jak jest wiosenna, to te zboża takie... z tym korzeniem
systemowym dłuższym są bardziej odporne na suszę, no wiadomo. Rzepak i rośliny motylkowe. No i sieczka pocięta, słoma. Słuchajcie, słoma pocięta, trzeba rzucić azotu na tą słomę i delikatnie ją wymieszać. Płyciutko. Jak najpłycej. Albo spryskać mocznikiem. On, pan mówi ile? Na tonę słomy? 10 kg azotu. Mówi o moczniku, nie? Bo jeszcze najszybsze działanie. No to takie podstawy. 100 kg mocznika. W szkole 8, też mówi. 80-70 kg mocznika, roztwór mocznika zrobić, popryskać i jest elegancko. Wtedy jak jest płyciutko zrobione, to się ładnie to wszystko ulega mineralizacji. No. Ja przyniosę te próbki, bo ma. No przyjdę. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, co tam u majsterka wyszło. W tych analizach, ile on ma zawartość węgla w glebie. A tak przez rok można zbudować 0,1%. Czyli trzeba 10 lat dobrej gospodarki na ziemi, żeby podnieść o 1% zawartość węgla w glebie. A wiadomo, materia organiczna to jest bufor do gromadzenia wody. Najgorsze jest tak, jak się pozostawia ściernie i później się wykonuje orkę razową. Przywala się te resztki pożniwne głęboko i one już nie ulegają mineralizacji, bo są w warunkach beztlenowych. I wtedy tam tylko na tej słomie się rozwijają patogeny. Tworzy się podeszwa płużna. No i wtedy takie są podsuszkowe sprawy. Że wszystko musi być, pewnych rzeczy się nie da oszukać, przeskoczyć, żeby zastosować więcej nawożenia mineralnego i to załatwi sprawę. Tak nie jest. Podstawa to jest zmianowanie i wprowadzanie do gleby jak największej ilości materii organicznej. Obornik, poplony przyorane, zielone, bardzo dobra rzecz. Także to jest tylko przypomnienie wiadomości i przekazanie informacji, które są wiadome już od kilkudziesięciu lat. Nic się nie zmienia w tym temacie. Można zmieniać co nieco technologię uprawy, ale wszystko się do jednego sprowadza. Pewnych rzeczy się nie da ominąć, żeby mieć wysokie plony. Zobaczymy, co tam u majstra na tych widach jest. Ciekawego. No więc tak. Tu musisz pokazać, chcesz. Nie no, co, będę czytał. Działka, gdzie teraz jest przeżyto w kamieniu. Żyto. Było przeżyto to słabe i teraz jest żyto, no. To tak, jedna próbka substancji organicznej w procentach wyszła 1,69, a druga próbka 1,93. I z której strony, tam z tyłu, jaka tam jest? Tam z tyłu jest wyższa, tak? Niż tu z przodu. To by się zgadzało, bo tam parę razy na tym piasku był przyorany, nie było koszone, łubin był. No. Teraz przeżyto. No. Dobra, teraz działka to 6,5 hektara pierwsza próba. Co pszenica rośnie? No na klinie, to dobra ziemia. Tam jest gleba 4B i 5 klasa. Druga działka jest 4A. No, całe pole jest dobre.
cała działka to jest... tutaj substancji organicznej jest 1,83. O, to ładnie. Czyli troszkę mniej niż na tej jednej próbie, co wyszła z tamtego pola. I druga próba wyszła 1,79. To podobnie. Substancji organicznej. No. Substancja organiczna, tak tam pisze? Tak tam, tu tak tam pisze. Tu tak pisze, no. A węgiel? To jest ten węgiel, tak? CORG. C-O-R-G, substancja, łamane na substancja organiczna. No. I tu jest CORG. I tu jest CORG. To musisz pokazać. Tak, no dobra, to tak tam nie będzie tak... Czekajcie. Byśmy do światła poszli. Zaparowany może być obiektyw. A może i tak. Teraz macie tak. No to on już nie wyostrzy bardziej. O. I mamy. Zobaczcie. Zawartość w procentach. PSM. Nie wiem, co ten oznacza. Ten skrót. Jest i tu KORK. Jest... I substancja organiczna. Tu mamy KORK w pierwszej kolumnie i drugiej jest substancja organiczna. I tak jak majster mówił, te działki, nie ma po dwie próby zrobione z każdej, bo są działki większe jak 4 hektary. No i masz zostatnie. Najwięcej, masz ten 1,88, to jest nie, 1,93 jest najwięcej. 752 na 1, to jest na tej najlepszej działce, trzecia klasa, czwarta, nie? Aż 1,88. 752 na 1 widzę, nie? To jest tu, gdzie jest ten, po grochu. Czy gdzie? 752 na 1, 750. Nie, no to jest moja dzierżawa tu, jedna tutaj. I tutaj. No dobrze. No nalepy. No i tu masz... no nie jest najwięcej, nie? Więcej jest tutaj. Bo najwięcej ma ten piach. No, no, no. No i tu mamy... ta działka, co masz teraz przężyto. Co był groszek? To tu. Nie, nie, tam 1,57 i 1,53. I to tą Podlaskiem masz działkę 150 na końcu. 1,55. I tu jest 0,90, 0,80. Możecie napisać w komentarzach, jak będziecie to oglądać. Piszcie w komentarzach, jak robiliście, co te znaczą oznaczenia. No. A i teraz tu masz... No to pH, no to na razie jeszcze nie mam się czym chwalić. No ale pokaż te zawartość składników. Przecież to ja budowałem tam. No to i tak jest no, zbudowane, tylko to jedno mnie zastanawia. 6, 9, 4, 3, 6, 1, 5, 5 0, 6, 2, no. 6, 2, tutaj 4, 9, najlepsza 5, 5, 4, działka, to masz fez. Dobra, masz odczyny. No wyszły takie same, 6, 2, 6, 2. Lekko czyli kwaśne. Gleby masz dobrze. No. Tutaj 4,9 najniżej. 4,3. To właśnie tam, gdzie jest tego materia organicznej, to jest kwaśne. I teraz zawartość fosforu masz na tamtych wysoką. 19 na tym piasku, co tam wyszły te próby takie dobre. No wysoka i średnia. Tu masz 19,4 na klinie. Potasu nie mam tylko. To masz 12, czy potas się wypłukuje? Magnez niska. Potas i magnez trzeba by było. No, ale wapno magnezowe było siane. Wapno magnezowe trzeba. I tak masz. Takie działki sprzedawać, to od razu siejesz i na nich ładnie rośnie. A te działki, które wzięliśmy, słuchajcie, mamy w dzierżawie, to jak ja badałem 5 lat temu, czy 4, to mi wyszło na jednej działce 3,7. Także praktycznie skali brakło na ten zawartość wapnia. Kwasica. Ale taka, tu na którym to było? U Sylwina. Aha. Na tej działce u Sylwina. Teraz, jak ktoś chce ziemię sprzedać, to widzicie. Patrzy według klasy bonitacyjnej, a to by trzeba było cenę brać według klasy bonitacyjnej i według zawartości składników odżywczych w glebie. Wtedy możemy rozmawiać
ocenie. Ja zawsze mówię, że najlepiej jest działkę pierwszy rok wziąć w dzierżawę, zasiać wiosną jęczmień, jary i wtedy w czerwcu idziemy na pole, w maju, w czerwcu z właścicielem działki rozmawiamy o cenie. Jak jęczmień ładnie rośnie, kręci się, to wtedy do wyjściowej ceny mogę 10 tysięcy do hektara dołożyć, a jak jęczmień nie rośnie, no to z ceny wyjściowej 10 tysięcy w dół. Bo jeżeli jest dobra gleba, to ja wolę dać za hektar 10 tysięcy więcej i wiem wtedy, że jak posieję zboże, to mogę się spodziewać plonu, że tam mi będzie rosło. Mam takie działki u siebie, też piaszczyste, o bardzo wysokich zawartościach składników pokarmowych i odczynie obojętnym. To tam na tych działkach, co bym nie wsiał, to wszystko rośnie. Jest kwestia tylko w tych miejscach, gdzie jest podpał, aby wody było. Rozkład opadów, żeby był w miarę przyzwoity. To nawet na tych podpałach 5 ton wtedy się kosi. Ale zawsze średnia wychodzi i tak ładnie na takich polach, jak jest zasobność składników wysoka. Bo na czwartej A, na czwartej B i ta piąta, także uśredniając to wszystko, to i tak słuchajcie, plon zawsze jest taki, że co roku jest człowiek w miarę zadowolony. Wiadomo, nie można oczekiwać wysokiego plonu, gdy jest susza, tak? Ale zawsze ten plon na takich glebach jest. A tam, gdzie jest ziemia wyjałowiona, no to możecie dać nawozu więcej, posiać i efektu nie będzie. I tak, podstawa jest wapń i magnez. I wtedy dopiero można myśleć o kolejnych rzeczach. Jak nie ma uregulowanego odczynu gleby, to wszystko się blokuje. Wszystkie składniki, które stosujecie, nie są dostępne dla rośliny, która tam jest posiana. I tego się nie zmieni, słuchajcie, tego się nie zmieni. Mi tu się ładnie pali. Ciepło jest przy kuchni. Złota robota, słuchajcie. Złota robota, tylko o, teraz ładnie muszę tu przewiercić otwór i jakiegoś wkręta dać, żeby te dźwiczki ładnie się trzymały już. Westfalka wypalona, ale położyliśmy z majsterkiem grubą blachę z otworem i jeszcze idzie. Jeszcze idzie na niej robić. Słuchajcie, a pieniędzy nie ma, żeby nową westfalkę kupić. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Pieniędzy nie ma. Tak to mówią politycy, nie? Najlepiej ludziom powiedzieć. Ludu roboczy, pieniędzy nie ma. Nic nie możemy zrobić, nic ci nie pomożemy. A podatki płacić trzeba. No, także fajnie, szkolenie fajne. Warto jechać zawsze, słuchajcie, jak macie okazję, to korzystajcie. Zawsze można się spotkać, wymienić zdania z innymi, z terenu, rolnikami, zawsze coś. Człowiek się dowie, jak się siedzi w domu, no to w domu to ludzie umierają. No i tak trochę papierów, trochę drewna i zaraz będę miał uparowane. Duże ziemiary, to trochę to potrwa jeszcze twarde, ale już się ładnie paruje.
No i zaraz będziemy mieli przesortowane wszystkie i będzie porządek. Porządek też trzeba robić na bieżąco, bo jak się odkłada, to później bajzel jest. Widzowie dobrze wiedzą, jak to jest. Porządki to się odkłada na później. Później jest taki syf, że ciężko ładu dojść. Samo tu u nas, worków nawrzucane, niektóre pomieszane i dziurawe z dobrymi. A worek taki chyba kosztuje... Ile może kosztować? Ze złotówkę, co? Nie wiem. To są 25, nie? Kiedyś miałem 100 worów kupionych takich z 5 lat temu. Dobra, teraz tak ładnie to ścisnąć. Ja albo przyniosę sznurek, albo je zaciśnę. Tak, zwij i do worka wstawisz. Daj worki. Ładnie je. Ale trzymaj, tak żeby ci wyszło. Się nie odwinęło. O. No i dobra, tu są dobre worki, a tamte wsadź, te wsadź w jeden. Tu napiszemy, zaraz, że tu mamy dobre worki. Tu je trzeba do magazynku powiesić je, tak wiesz, nawiązać. No a te wsadź tu, to na zielone. Królikom. Małe dziury to dworzek się nie nadają. O! I mamy posortowane. To weź zwiąż. Dociśnij go, żeby był taki gładki, żeby tu mysz nie weszła. Tak, drodzy widzowie, jest. Bieda w kraju. Aż piszczy. Się nawet tu zawiesię. Bieda w kraju, aż piszczy. A zaraz będziemy mieli ziemniaczki parowane, czy zjemy z majstrem. I co? Możemy powiedzieć, co nam bieda zrobi, jak mamy ziemniaki, nie? Troszeczkę soli i będziemy na jedzenie. Nie, słuchajcie, na szkoleniu. Obiad był. Po szkoleniu był obiadek, elegancko, wszystko. Nikt głodny nie wrócił do domu. W trakcie szkolenia kawka, ciasteczko, owoce. Takie szkolenia, tak. Jednak z jednej strony się rolnika gnębi, a z drugiej strony jak coś się organizuje szkolenia, to zawsze szkolenia z jedzeniem. 10 prawie dziś zrobił. Tak? To ładnie. 9,8. Ładnie, czyli muszą być czyste. No. No jeszcze trochę tektury. I zaraz będziemy mieli parowane się. Jak to jest? No mówię. Ziemię ludzie chcą sprzedać i chcą jak najwięcej pieniędzy. I później taką ziemię, którą trzeba leczyć przez 5 lat, się męczyć z nią. Wiesz, jak oni by ją sprzedawali od siebie, a nie jak inwestować. I później ja mam płacić za taką ziemię 50 tysięcy i będę ja chciał sprzedać swoją ziemię i ktoś powie, że też mi da 50. No. A nie, no to kupi te 50, a wtedy 5 lat bujać, żeby zacząć jakiś sensowny ten zbierać. Dzierżawę brać, takie pole, co jest liche, to trzeba umowę mieć od razu zrobioną na 10 lat. Bo jak jest dobre pole, jak znam pola, wiem co rolnik w polu robi i widzę jak mu rośnie, to na jeden rok już jest, mogę sobie wziąć, nie? Co, masz olejem zalane czy co? Nie. Jakie świecące. Nie. Od śniegu. Mów. Przetarłem. No jeszcze musimy parować, bo jeszcze wielkie pyry. Jeszcze im brakuje. Pół godziny jeszcze musimy. No ale to już się doparuje tu marowanie. O, jeden. No dobra.
Dobra, słuchajcie, my to sobie uparujemy, odlejemy, posiedzimy tu jeszcze chwilę, żeby nie wychodzić z domu za chwilę znowu. Także jutro wracamy na warsztat po śniadaniu i zobaczymy, co nam trzeba jeszcze kupić. Wyskoczymy po obiedzie do krajenki, kupimy sobie polewki odgumowcze, potrzebne rzeczy i będziemy może jutro jeszcze nie, ale pojutrze też będziemy te półosie skręcać. Możecie jutro jeszcze napisać właśnie, czy mam odkręcić te, zajrzeć do zwolnic. Tam nigdy nie było nic. Wtedy te uszczelnienia bym musiał kupić. No to już tak mi nie, na tym nie zależy, no ale... To tu już jest takie, wiesz, te zwolnice zdjąć to nie problem. Chodziło nam tutaj, żeby ten korpus wyczyścić, żeby nalać czyściutki olej, żeby on był czysty. No. A nie, że tam jest zasyfiałe, ta Nutella jest na spodzie i wlejemy świeżego oleju czystego, a on się wymiesza i będzie czarny. Teraz wiemy, jak mam wyczyszczone, że... On nie był taki czarny, nie? No ale co tam było? No to jak było? No jak bo to się ostoi, to tego nie zlejesz, ale jak jest ciepło i chodzi silnik, byś wylał, to byś widział, co by było. Silnika olej też. No. Także jeszcze filtr. Możecie napisać. Czy zaglądać w zwolnicę, czy tam... A filtr hydrauliczny gdzie jest? To jest tylko ten, czy do czyszczenia? Ten z boczku. Nie ma? Nie. Innego nie. Dobra, żegnamy się z wami, także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Klik, klik. Włączyłeś już?